Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko w nowym tygodniu z nową prognozą pogody, która, jak to zaznaczyłem już w ubiegłym tygodniu, będzie charakteryzować się zdecydowanie większą dynamiką. Czyli Atlantyk tu nam się troszkę obudził, no i rozpocznie się taki naturalny okres synoptyczny z wpływem mas powietrza z północnego zachodu, a nawet i z północy. Dlatego zrobi się u nas zimniej, no i warunki bardziej już będą przypominać późno jesień. Popada deszcz, deszcz ze śniegiem, a nawet i sam śnieg. Jakieś 2-3, może i 5 centymetrów w naszym regionie. Tyle ma spaść tego białego puchu, ale on szybko się roztopi. Natomiast popularny model amerykański z systemu globalnego prognozowania wskazuje, że miałoby być to nawet 7 czy 8 cm. Natomiast tutaj nasze służby meteorologiczne, również i europejskie, skłaniają się bardziej do tych wartości rzędu 4 czy 5 cm. Ale tak jak mówię, ten śnieg przy lekko dodatniej nawet temperaturze w ciągu dnia i przy plusowej temperaturze ziemi będzie topniał, ale noc. Czasami przy ujemnej temperaturze ta wilgoć może zamarzać i będzie zamarzać na drogach, na chodnikach. Będziemy musieli zwrócić na to uwagę. No i opony, opony, proszę Państwa, trzeba zmieniać naprawdę. To już ostatnia chwila, a właściwie to już praktycznie bez chwili, bez namysłu. Trzeba to robić natychmiast. Co wczoraj się działo? Akurat w pogodzie, bo mieliśmy wejście frontu chłodnego w godzinach wieczornych, który dał nieco opadów deszczu, a front ten związany jest z środkiem niskiego ciśnienia o imieniu Paulina. A Paulina, proszę Państwa, zawitała aż nad Skandynawię, tutaj w rejon Finlandii i dzisiaj właśnie tam jego centrum. Natomiast front chłodny z nim związany przeszedł przez Polskę i dzisiaj już jest nad Ukrainą. Ale trzeba tutaj zwrócić uwagę na ośrodek niżowy o imieniu Quiteria. Dzisiaj on jest nad wyspami brytyjskimi, ale bardzo szybko, będzie się on pogłębiał i przesuwał przez północne wybrzeża Francji i Niemiec, dalej nad Bałtyk i będzie wchodził nad Zatokę Botnicką i w rejon również północnego przylądka Skandynawii. To do środy tak ma się dziać. Poza tym na tych wyższych wysokościach w polu geopotencjału widać dolinę fali górnej z chłodniejszym powietrzem. O ile wczoraj mieliśmy jeszcze na wysokości 1,5 km 0 stopni, no to dzisiaj już to będzie minus 3, minus 4, a od środy będzie to nawet. Minus 5 i minus 6, dlatego przy ziemi da to ledwie powyżej zera. Pogoda zmieni nam się, powie trochę mocniej, dobrze, że nie będzie jakiś wichur, bo 50 km na godzinę można określić jako silny wiatr, ale bez zjawisk niebezpiecznych jak to przełoży się na podstawowe czynniki atmosferyczne i jaką temperaturę jeszcze zobaczymy dzisiaj na termometrach. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę tutaj na noc najbliższą, dlatego że początkowo jeszcze 3, 4, w południe nawet do 5 stopni tyle zobaczymy na termometrach. Natomiast w nocy wiatr już zmieni kierunek z tego południowo-zachodniego na zachodni no i spadnie nam tutaj temperatura do wartości około 0 stopni. Przy czym przed południem trochę słońca się pojawi, po południu opady deszczu, a gdzie nie deszczu ze śniegiem, szczególnie na naszych wyżynach. Wokół Łysogór tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, dlatego że im wyżej tym będzie zimniej, a im zimniej tym większe szanse na opady. Ciśnienie dzisiaj 1010 hektopaskali mierzone do poziomu morza, po południu spadnie do 1005, po czym znów nastąpi jego wzrost. Tak jak mówiłem, temperatura w nocy w okolicach zera i delikatnie powyżej, ale uwaga, bo gdzie niegdzie może być to minus jeden, szczególnie nad ranem. I noc już bez opadów, pojawią się właśnie przejaśnienia gdzie niegdzie no, i tutaj zauważalny ten spadek temperatury poniżej zera może być ślisko i będzie ślisko. Musimy zachować czujność. Jutro, no cóż, rano w okolicach zera, nawet delikatny minusik. Natomiast w ciągu dnia, niewiele, 3 stopnie na plusie. Przy czym, uwaga, bo tu już będzie właśnie z torku na środę wejście tego układu niżowego i najpierw on zagarnie ciepłe powietrze. A co się wtedy stanie, proszę Państwa? I ile tych stopni nocą z wtorku na środę zobaczymy na termometrach? O tym już Państwu powiem o 7.45 i trzeba będzie też zwrócić uwagę na mocno spadające ciśnienie. Spojrzałem jeszcze na temperatury w Europie. Czy jest miejsce i gdzie, proszę Państwa, żeby się troszkę powygrzewać? Oczywiście, nawet w listopadzie można, czy to w Portugalii, czy w Hiszpanii. Wczoraj 24-25 stopni. Bardzo przyjemnie. A u nas, no cóż, dzisiaj przy wiaterku takim do 35-40 km na godzinę to odczuwalna w okolicach zera. A jutro odczuwalna to nawet poniżej zera. No ale my żyjemy w zupełnie innych szerokościach geograficznych i stąd mamy chłodniej. Pozdrawiam Państwa wszystkich i jak zwykle zdrowia życzę. Do usłyszenia do 7.45. Marek Stefaniec. Kłaniam się Państwu po raz drugi dzisiejszego poranka. Tak jak już wspominałem, jeśli ktoś nie słuchał o 6.20, to proszę bardzo, powiem o sytuacji barycznej, bo ta wskazuje na zwiększoną dynamikę atmosfery. Otóż, co się dzieje? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na Przepływ mas powietrza w tych wyższych warstwach troposfery, a tam górna zatoka i w polu geopotencjału dolina, fali górnej, tak zwana z chłodnym powietrzem. Stąd nad Atlantykiem wiele stref baroklinowości, które to sprzyjają powstawaniu frontów atmosferycznych, a na frontach tworzą się ośrodki niżowe. Jeden z nich, o imieniu Kwiteria, dzisiaj nad Wyspami Brytyjskimi, właśnie utworzony na zafalowanym froncie, obierze. Tor poprzez wyspy brytyjskie, wybrzeża Francji, Niemiec i nad Bałtyk i dalej nad Skandynawię. Ale zanim to nastąpi, da o sobie znać między innymi w naszym kraju. Chociaż zdecydowanie większa jego dynamika to właśnie w okolicach wybrzeży Niemiec i nad naszym Bałtykiem. A w kraju, no cóż, tak jak u nas do 55 km na godzinę, ale to w środę przede wszystkim i w nocy z wtorku na środę. Pogoda ustali się w ten sposób w następnych dniach, że ten niż pozostanie nad Skandynawią i po swojej zachodniej stronie będzie ściągał do nas powietrze z wyższych szerokości geograficznych, a nawet i z nadbieguna północnego. Tyle że to powietrze po drodze ogrzeje się, bo ciekawostka, proszę Państwa, na przykład wody Morza Północnego mają jeszcze 14 stopni, między innymi taka została zmierzona temperatura. Temperatura w kanale La Manche. Natomiast Bałtyk najzimniejszy oczywiście na Otwartym Morzu, bo 8-9 stopni, ale w Zatoce Gdańskiej jeszcze 11. No i właśnie Atlantyk ciepły, grunt już mocno wychłodzony, i stąd różnice temperatur powodują, że dynamika atmosfery coraz większa. I właśnie ta zwiększona różnica ciśnienia będzie powodować, że dzisiaj do 45 km na godzinę w porywach. Takie są prognozy, więc ten wiaterek będzie nam trochę dokuczał, bo raz, że temperatura odczuwalna nieco niższa, a dwa, że podmuchy będą odczuwalne podczas spacerów i podczas wędrówki do pracy, do szkoły, chociaż teraz w większości poruszamy się jednak samochodami. No ale są przecież jeszcze tacy, którzy lubią wręcz chodzić pieszo, a nawet jeszcze o tej porze poruszają się na rowerach. Początkowo dzisiaj trochę słońca, natomiast popołudniu większe zachmurzenie. No i uwaga, bo pojawi się gdzie niegdzie też ze śniegiem w godzinach popołudniowych. Temperaturka dzisiaj do 4-5 stopni w ciągu dnia, natomiast po południu spadnie do zera. I uwaga, w nocy rozpogodzenia. Także temperatura miejscami spadnie poniżej 0 stopni. Będzie to minus 1, minus 2, a nawet gdzie niegdzie minus 3. I ta wilgoć na drogach, na chodnikach będzie zamarzać. Proszę zwrócić na to uwagę. Ciśnienie dzisiaj około 1010 hektopaskali mierzone do poziomu morza. Po południu spadnie do 1005, po czym nastąpi znów wzrost do 1010, to już w nocy. No i uwaga we wtorek, proszę Państwa, bo mocny zjazd, jeśli chodzi o wskazówki barometrów. Najpierw 1010 hektopaskali i w ciągu niecałych 24 godzin ciśnienie spadnie aż o 20 hektopaskali. I to będzie odczuwalne w nocy. Ciekawe, ile osób nie będzie z tego powodu spać. Bo my w większości jesteśmy meteoropatami. We wtorek 3-4 stopnie w południe, ale ten niż, o którym Państwu wspominałem, najpierw pokaże się tu jego wycinek ciepły w naszym regionie, w naszym kraju, co spowoduje nagły wzrost chwilowy temperatury. I o 3-4 nad ranem na termometrach zobaczymy nawet 7-8 stopni. Wiatr podmucha z południa i stąd te masy właśnie cieplejsze tak do 40 i 55 km na godzinę to już nad ranem w środę trzeba na to zwrócić uwagę po czym szybko to powietrze zostanie wyparte przez chłodniejsze no i w środę tylko 3-4 stopnie na plusie a od czwartku delikatnie powyżej zera niewiele, jeśli chodzi o zachmurzenie no to dzisiaj przed południem trochę słońca, jutro przed południem też trochę słońca, a w środę pojawi się ono w niewielkiej ilości, chociaż może po południu nasza gwiazda wyjdzie przynajmniej na godzinę czy dwie, pokaże swoje dobre oblicze, chociaż krótko, krótko i nisko nad horyzontem. To wszystko na dziś, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne i przewidywania na następne godziny, następne dni. Marek Stefaniec, pozdrawiam i do usłyszenia.